Zrobiono wyłom w murze i wszyscy wojownicy uciekli. Lecz wojsko chaldejskie puściło się w pogoń za królem i dognali go na stepach Jerycha, całe zaś jego wojsko w rozsypce go opuściło. Pojmali tedy króla i zaprowadzili go do króla babilońskiego, a ten wydał na nim wyrok. Potem król babiloński kazał go zaprowadzić do Babilonu i zamknąć w więzieniu aż do dnia jego śmierci. Królowie dwóch plemion Judy, część 49. Sedekiasz, część 3. Lata panowania 597 do 586 roku przed naszą erą. Rok 586, trzecie uprowadzenie do Babilonu i zburzenie Jerozolimy. Zbliżamy się do końca tragicznej historii Sedekiasza, ostatniego króla judzkiego. List do Rzymian, pierwszy rozdział, pokazuje wyraźnie, że sprawiedliwość Pana, takim bowiem było imię, które nadał mu Nebukadnezar, gdy ustanowił go królem nad Judą, może objawić się w dwojaki sposób. Boża sprawiedliwość daruje temu, kto wierzy, wieczne zbawienie, ale człowiek, który odsuwa od siebie to, co Bóg nam tak wyraźnie oznajmił, albo w ogóle na to nie zważa, będzie musiał odczuć na sobie skutki nieodwołalnego sądu Boga. I to być może znacznie szybciej, niż sam się tego spodziewa. Oblężenie miasta Jeruzalem trwało 1,5 roku, gdy w końcu opanował je głód. Miasto zostało zdobyte, a żołnierzy uciekających nocą Chaldejczycy ścigali aż do stepów Jerycha. Pojmano Sedekiasza, resztki jego armii rozproszyły się, a on sam został stawiony przed królem babilońskim, całkowicie zdany na postanowienia jego woli. Bóg nie pozwoli na to, by z niego kpić. Wyrok nad tym 32-letnim królem bez trwałego majątku był przerażająco surowy. Na jego oczach zabito jego synów, a jemu samemu wyłupiono oczy. Towarzyszących mu wyższych dostojników również pozabijano, tych, którzy tak długo zmuszali go do pełnienia rzeczy odstępczych i złych oraz wypierania się wszelkiego posłuszeństwa wobec jasnych wskazań Boga, które otrzymywał poprzez proroka Jeremiasza. Podobny im los spotkał również dalszych dworzan i mężów zdobytego miasta. Inni z kolei dostali się do ciężkiej niewoli. Niewidomego Sedekiasza skuto łańcuchami zaprowadzono do Babilonu i na resztę jego życia zamknięto w więzieniu. Świątynia Boża, pałac królewski oraz budynki miejskie doszczętnie spalono. Mury miejskie zburzono. Potężne kolumny spiżowe i inne elementy wystroju świątyni porozbijano na fragmenty. Wszystko to wywieziono do Babilonu. Jakże smutny to koniec życia w nieposłuszeństwie wobec Boga.